Mało kto wie, że to właśnie tu, w Lublinie, zostały zapoczątkowane badania nad światłowodami. A to za sprawą profesora Andrzeja Waksmuckiego, którego sylwetka została przedstawiona w książce Waks i przyjaciele. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji ze spotkania z autorką biografii, a zarazem córką naukowca, panią profesor Moniką Waksmucką-Hajnos. Jest tak trudno podsumować, jakim człowiekiem był mój ojciec, profesor Andrzej Waksmuncki. Na pewno był bardzo pracowity. To wyniósł chyba z domu, z podhalańskiego gospodarstwa niewielkiego, gdzie wszyscy musieli ciężko pracować. Gdybym chciał przyrównać jednym słowem, jednym zdaniem profesora, to bym powiedział, że się zachował jak ogrodnik, który podlewa swoje grządki i wie, w którym momencie ją podlać i z tych grządek rosną kwiaty. Słyszeliśmy, ilu profesorów wychował, ilu docentów. Tak więc można powiedzieć, był gospodarzem, ogrodnikiem. Jako człowiek niezwykle ciepły. Owszem, sprawiał wrażenie może szorstkiego, ale ludzie u niego naprawdę stanowili jedną zwartą rodzinę. Umiał zachęcać do pracy w sposób oryginalny, co prawda. Zresztą dałem temu wyraz w książce, tutaj pisałem tam rozdział wspomnienia z tamtych czasów. Miał zwyczaj przychodzić do młodego pracownika, pytać go, co robi. Stwierdzał, ty nic nie robisz. Z początku mnie to zaskoczyło, ale starsi koledzy wyjaśnili, że profesor w ten sposób wyraża swoje zadowolenie. Jeżeli nic nie mówi, wtedy jest niedobrze. Ta jego otwartość na tematykę sprawiła, że zupełnie niespodziewanie wyodrębniła się tematyka światłowodów. Pan profesor był prekursorem światłowodów w Polsce, tak? To tutaj w Lublinie na Wydziale Chemii narodziła się polska, ale też można powiedzieć, że wschodnioeuropejska technologia światłowodów. I tak jak mówiłem na spotkaniu, że ta technologia razem z technologiami źródeł światła, laserowych źródeł światła i półprzewodnikowych fotodetektorów stała się silnym fundamentem dla stworzenia nowej dziedziny nauki i techniki, którą teraz nazywamy fotoniką. Ludzie odchodzą, ale ich dokonania i to, co pozostawili w sercach najbliższych, zostaje z nami na zawsze. Dziękujemy za obejrzenie naszej relacji.